To nie jest ściema do filmu, bo rzeczywiście ledwo co żyje. Nie próbujcie tego w domu. Cześć, witajcie na dzisiejszym challenge'u z papryką. Przywiozłem z mojej ostatniej podróży z Azji kilka tutaj gatunków, które widzicie. Jest też ze mną dzisiaj na planie Plusz, który będzie mi asystował w tym właśnie challenge'u. A więc do dzieła! Zaraz, zaraz! O, mam dla ciebie dodatkowe wyzwanie, cwaniaczku. Jak tak kozaczysz, to jest jeszcze jedna papryczka do przetestowania. Pepperoni! Prosto ze słonecznych Włoch, których mieszkańców ostatnio miałem okazję spotkać. Wiecie, te papryki, które jemy na co dzień, mają jedną jednostkę Scoville'a, a te, które tutaj widzicie, są o wiele ostrzejsze. Najbardziej ostre papryki na świecie potrafią mieć ponad 100 tysięcy jednostek w skali Scoville'a. Tutaj, na tym talerzyku, jest najsłabsza papryka, tu są mocniejsze, a te czerwone i zielone tutaj są naprawdę hardkorowe. Najostrzejsze papryczki challenge. Będzie hardkorowo. Obserwuję to wszystko plusz, żeby to wszystko odbywało się zgodnie z zasadami. A zasady są takie, że mam spróbować każdą z tych rodzajów papry, w tym pepperoni, które przywiózł właśnie dla mnie plusz, i mam popijać mlekiem, żeby tutaj przeżyć. Wody nie pijemy, bo to nie jest dobry pomysł. Ja mam w planach dokumentować wszystko, bo do Abo dostałem smartfona. Wszystko poleci do mnie na fejsa, bo szociele mam w cenie. Ach, trochę się boję mocy tej papryki. Ale spróbuję i ją zjem. Nie mogę wyjść na leszcza przed pluszem. Liczysz, że nie starczy mi transferu, żeby pokazać wszystkim, jak wymiękasz? Ale to się nie wydarzy. No to Jack, cały internet patrzy. Dobra, to koniec tego gadania. Bierzemy się do roboty. Tutaj mamy klasyczne chili, czyli pierwsza papryka. Jemy. No, to jest jedynka. Nic się nie dzieje. Nawet nie muszę popijać mlekiem. Tutaj taka ładna papryka, jak pomidor, jak wiśnia, czyli cherry. No, te nasionka. O! Już czuć. Dobra, mleko. No co, mistrzu? Coś masz niewyraźną minkę. Jest już ostro, ale jedziemy jakby dalej. Tu jest papryka z Kambodży, Rot. I zaraz ją spróbujemy. No. O kurde. To już jest hardkorowe. Chwila przerwy. Wymiękasz? Jest ostro, ale idziemy dalej. Jalapeno. No, spróbujemy. Chyba lecisz po rekord lajków u mnie na Insta. Śmiech przez łzy, że tak powiem. Po chwili uderza jeszcze bardziej. A żałuję teraz troszkę, że wprowadziłem telefony do Abo. A? Dobra. Najostrzejsze dzisiaj habanero. Albo to zjem, albo się przekręcę. Powoli. Zjemy całą, żeby nie było, że jestem miękki. Delektuję się. Już czuję, że uderza. Najgorsze są te nasionka. Voilà, wszystko zjedzone. Wystarczy. Jest grubo. Czas na moje włoskie pepperoni. Teraz spróbujemy. No, to już czuć moc. No, wnętrze jest dość mocne. Wyszczałowy szmak, niczym szyciliszka mafia. Chyba przeżyłem, chociaż nie chcę myśleć, co będzie później. To się okaże wieczorem. Natomiast chyba ten test się udał. Ale mam jeszcze pastę od Bartka, którego gości nie jestem dzisiaj w kuchni. I co, mam to zjeść? Przeżyję albo nie. Sorry, że nie mówię, ale mówić prawie nie mogę, bo oddechu nie ma. No jest gruba akcja. Ale do przodu. Jest. Przeszedłem chyba. Kat. To nie jest ściema do filmu, bo rzeczywiście ledwo co żyje. Nie próbujcie tego w domu. Tutaj z pomocą przychodzą słodkie owoce.
Jaka ulga. Challenge zakończony sukcesem. Papryki dostarczyły naprawdę wiele ostrych wrażeń. Pokażę wam, jakie dobre zdjęcia wyszły. To dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Dzięki tu, że towarzyszyłeś mi tutaj w tym challenge'u. Życzę ci wszystkiego najlepszego i powodzenia strzałka. Wbijajcie do mnie na szoszniole po więcej informacji. Nara!